Siemaneczko, witamy was bardzo serdecznie. Zobaczcie, jaka piękna pogoda, jak jest cudownie cieplutko. Normalnie. Ja czekałam na wiosnę, słuchajcie, słońce na twarzy, wszystko budzi się do życia, budzimy się i my. No, mamy nadzieję, że wy też się budzicie i że budzicie się szybciej niż natura dookoła. Ej, ale my jesteśmy jak taka dobra kawa. Nie tak. Dość, że budzimy, stawiamy na nogi, to jeszcze dodajemy energii, co? To dzisiaj wam to obiecujemy, a teraz co? Zaczynamy! Randkowanie i co dalej? No właśnie. To dobre pytanie. Nie tylko o tym, jak randkować, ale o tym, co dalej, jak budować relacje, jak wchodzić w małżeństwo. O tym pogadać. Ta pani będzie mówić do nas. Zapraszam. Temat ekologii niezwykle ważny i modny, więc nie mogło go zabraknąć. Dlatego dzisiaj w naszym studiu jest Piotr, który jest meteorologiem i ekologiem. Cześć, zapraszam serdecznie do obejrzenia naszej rozmowy. Wiosna to czas, gdy wszystko budzi się do życia i my również podejmujemy najczęściej nowe aktywności i nowe wyzwania, więc ja też rzucam wam dzisiaj wyzwanie, żeby oprócz duszy i ducha zadbać także o ciało. Jak to zrobić? Teraz się dowiecie. Chciałam was zaprosić na warsztat masażu, warsztat ciała, gdzie będziemy zapraszać nasze ciało, nasz dotyk, naszą obecność do takiej interakcji. Zobacz, gdzie twoje ciało ciebie dzisiaj prowadzi. Zaczęło się od tego, że od 10 roku życia bolały mnie plecy i co roku brałam udział w takich turnusach, gdzie dostawałam pakiet masaży, ćwiczenia i już w dorosłości, w trakcie studiów stwierdziłam, no może bym spróbowała ja sama zacząć się masować, poszłam do studium i tak się zaczęło. Jesteś odkrywcą. W taki sposób jeszcze siebie nie doświadczyłaś. Dotknij swoich uszu, nosa. Jak już podjęłam tę pracę w masażu, kilka miesięcy już pracowałam i byłam w tym tak kiepska, że dostałam tyle kiepskich opinii, że zadzwonił do mnie mój szef i powiedział, że wiesz co, zrób sobie przerwę na kilka tygodni. Więc ja przez 40 minut tam w tym momencie, no myślę sobie, znowu coś idzie nie tak. Znowu ja się staram, a wszystko się rujnuje. I po 40 minutach też płaczu. Dobra, to spróbuję jeszcze raz. Dlaczego postanowiłaś ten masaż, który jest taki właśnie cielesny, to jest fizyczność, to jest ciało, połączyć z duchowością? No właśnie dlatego, że zobaczyłam, że nie ma tego w kościele. Jeżeli jest, to jest takie często zdemonizowane, że ciało to narzędzie, albo jak usłyszałam bardzo dobre porównanie, worek na duszę, że ciało to jest coś, co jest w pewnym sensie, żeby to ukarać, ale nie coś, o co trzeba dbać, bo od razu jest taki lęk, kult ciała. I zobaczyłam, to jest też udowodnione naukowo, że nasze ciało gromadzi emocje. Nasze emocje zapisane są w ciele, więc wymaga to bardzo dużo zaopiekowania, bardzo dużo takiej uważności i stąd też zobaczyłam dużą potrzebę w kościele. Ale to nie jest takie proste. Nie jest? Trzeba trochę siły. Tak, siły, ale też w ogóle takiej... Tak, trzeba wyczuć. Sandra, co jest właściwie najważniejsze w masażu? Super ważna jest jakość dotyku, czyli kontakt z ciałem, żeby te ruchy były płynne, powolne, bo to daje uczucie relaksu. Głębokie, co nie znaczy, że mocne. Przesuwam palcami do szyi i delikatnie wzdłuż szyi przejeżdżam palcami, głowa luźno. Luźno, głowa, dziękuję. I delikatnie zatrzymuję się w takim wgłębieniu i pociągam delikatnie głowę do siebie. Teraz super przyjemna część masażu, czyli masaż głowy. Pokażę tych kilka ruchów. To już jest dobrze.
Już jest dobrze, super. To jest takie, powiedzmy, szczotkowanie czy też brushing. Na głowie, na twarzy jest bardzo dużo zakończeń nerwowych i to dzięki temu też sprawia, że jesteśmy tacy zrelaksowani. Kolejnym ruchem, który już jakiś czas uskuteczniam, to jest taki shampooing, czyli jak mycie włosów. I ostatnim. Może wyglądać brutalnie, ale jest bardzo przyjemny, czyli ciągnięcie włosów. Jak nie tam? Boli? Co czujesz, Atena? Lekkość. Dziewczyny, za nami fragment warsztatu, który zwykle trwa o wiele dłużej. Jestem ciekawa, jak się czujecie? No, ja się czuję bardzo rozluźniona, mimo że jest to właśnie fragment. Przyszłam tutaj mega spięta w takim biegu, bym powiedziała. A już po rozgrzewce czułam dużo większy luz, nie mówiąc już o tym fragmencie masażu, którego doświadczyłam. To jest coś niesamowitego. Jeśli ogląda nas ktoś, kto na przykład nie ma kasy na to, żeby pójść i umówić się na masaż, od czego może zacząć, będąc w domu? Od zatrzymania się. I od takiego przyjrzenia, co się dzisiaj we mnie dzieje, jak się ze swoim ciałem mam. Bo to też zależy, nie? Jakby, czy wszystkie moje potrzeby są zaspokojone. Czy ja wystarczająco śpię, dużo te, nie wiem, 7-8 godzin. Czy ja, czy mam odżywcze posiłki, czy medytuję, afirmuję. Czy mam dobre relacje? Może jest ich za dużo, a może jest ich za mało. Może ciągle jestem w jakimś zamkniętym pomieszczeniu, a potrzebuję wyjść. Może potrzebuję aktywności fizycznej, a może za dużo tej aktywności fizycznej. Ekologia to kwestia niezwykle ważna i można powiedzieć modna. Ale czy temat ekologii podejmujemy również w kościele? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać z naszym gościem Piotrem, który z wykształcenia jest meteorologiem oraz członkiem Światowego Ruchu Katolików na Rzecz Środowiska. Cześć. Dzień dobry, Piotrze. Witaj. Cześć, dzień dobry. Trudna nazwa. Światowy Ruch Katolików na Rzecz Środowiska. Tak, ale jesteśmy częścią globalnego ruchu Laudato Si. Może to będzie łatwiej zapytać. O, Laudato Si lepiej powiedzieć. Skąd twoje zainteresowanie tym tematem, ekologią w ogóle? To zaczęło się już od dzieciństwa, od pasji do pogody. Ostatecznie właśnie wylądowałem na studiach meteorologicznych i podjąłem pracę jako meteorolog. To z kolei otworzyło drzwi do obserwowania właśnie tego, co się dzieje z pogodą na świecie, co się dzieje z klimatem. Mhm. No i widząc te, nie waham się użyć tego słowa, przerażające trendy, postanowiłem działać. Bardzo chciałem jakoś się zaangażować. I długo szukałem miejsca, gdzie mógłbym tą moją jakby chęć i entuzjazm przekuć na działanie. I wtedy mniej więcej ukazała się encyklika Laudato Si. I to był dla mnie taki przełom, bo potwierdziła ona moje takie najgłębsze intuicje, że troska o świat, troska o stworzenie jest głęboko powiązana i ściśle związana z naszą wiarą. Zastanawiam się, dlaczego dla 16-latka czy 17-latka troska o świat powinna być ważna. Ilość tej takiej pięknej, dzikiej przyrody się kurczy drastycznie. Wycinane są drzewa, nieraz bez jakiegoś tam większego powodu. To jest jedna strona medalu. Takiej właśnie spojrzenie się na najbliższe otoczenie, na miejsce, które jest moim domem, z którym jakoś się utożsamiam, no i na jego degradację. I myślę, że to już powinno poruszać. Jakie są realne zagrożenia, takie, na które możemy spojrzeć bardzo obiektywnie, nawet nie włączając w to wiary? Co nam grozi, jeśli się nie zainteresujemy tematem? To, że mamy kilkanaście stopni zimą, może się wydawać przyjemne, ale właśnie no, z punktu widzenia meteorologa to jest przerażające. Te zmiany zachodzą bardzo szybko i za szybko, żeby przyroda mogła się do nich dostosować. Potrzebujemy zmiany stylu życia i zmiany myślenia, też myślę przede wszystkim naszego odniesienia do świata stworzonego. Powinniśmy na nie patrzeć, jak mówi papież Franciszek, człowiek wierzący obserwuje świat nie z zewnątrz, ale od wewnątrz. Mhm. Że zdaje sobie sprawę, że jest częścią tego świata, że jest współzależny, że jego zdrowie, życie
w jakiś sposób zależy. I kształtowanie takich postaw, które odzwierciedla się właśnie w takich, można powiedzieć, niewielkich gestach, jak segregowanie śmieci, jak niejeżdżenie, nie wiem, pustym samochodem, tylko wybieranie transportu publicznego wtedy, kiedy możemy, i inne takie małe wybory, one budują pewną kulturę. I myślę, że to jest coś, na co każdy z nas może mieć wpływ. Przed nami Dzień Ziemi, więc zachęcamy Was do tego, żeby może to był taki nowy początek do tego, żeby zainteresować się właśnie ekologią, a może po prostu zmienić swój styl życia. Czasami nawet nie trzeba nic zrobić, a może chociaż się zastanowić nad tym tematem, co by można zrobić. Dzięki. Dziękuję bardzo. Cześć! 24 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Już 40 lat temu zauważono, że świat to my, a w odpowiedzi na poczucie globalnej solidarności i potrzebę działania na rzecz wspólnego dobra narodziła się jedna z najbardziej ikonicznych piosenek wszechczasów – We Are The World. Pomysł był bardzo prosty. Do nagrania jednej piosenki zaangażować największe ówcześnie gwiazdy muzyki. Idealnym momentem na zorganizowanie takich nagrań okazała się noc rozdania nagród Grammy, gromadząc nie tylko muzyków, ale także media i społeczność, co zapewniło maksymalną ekspozycję dla tego projektu. Jego pomysłodawcą był Harry Belafonte, a piosenkę napisali Michael Jackson i Lionel Richie. Nagrania zajęły całą noc, a za produkcję odpowiadał m.in. legendarny Quincy Jones. W styczniu tego roku ukazał się wyjątkowy dokument ukazujący kulisy powstawania tej niezwykłej piosenki. The greatest artists of a generation came together to save some lives. Must be in a dream, huh? Hello, hello. But we only had one night to get this right. Lista artystów biorących udział w nagraniu jest imponująca i reprezentatywna dla różnorodności ówczesnej światowej sceny muzycznej. Od Boba Dylana po Stevie'ego Wondera, od Bruce'a Springsteena po Tina Turner. Wszyscy oni połączyli swoje talenty, aby dać wyraz solidarności i wsparcia. Warto podkreślić, że dla wielu z nich udział w tym projekcie był wyjątkowym przeżyciem, pełnym emocji i często też stresu. Szczególnie widać to po Bobie Dylanie, zwykle unikającego takich masowych akcji. Można znaleźć niesamowicie urocze filmy, będące nagraniem jego prób. Widać, że ten wielki indywidualista nie do końca komfortowo czuje się w sytuacji, w której się znalazł. It's true, we make a better day, just you. What's that? Just stay right in the mic like that, Bob. That's beautiful. Piosenka okazała się gigantycznym sukcesem. Przyniosła 90 milionów dolarów zysku i dwie nagrody Grammy. Cały dochód z niej został przeznaczony na pomoc głodującej Afryce. Jej wpływ jest nadal odczuwalny, a przesłanie aktualne nawet dzisiaj. 25 lat później została nagrana nowa wersja piosenki, a wystąpili w niej m.in. Akon, Celine Dion, Enrique Iglesias, Justin Bieber, Miley Cyrus i Jamie Foxx. W zeszłym tygodniu obiecaliśmy, że będziemy kontynuować temat randkowania. Mi ten temat się podobał, Kasia również się uśmiecha. Kasi również. No i znam bardzo bliski wszystkim, prawda? Ostatnio skończyliśmy na temacie związanym z seksem, z seksualnością i będziemy go dzisiaj kontynuować. Z nami Zuzanna, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. No właśnie, jak rozpoznać w kimś te intencje, że on się z nami na tej randce, o której tydzień temu rozmawialiśmy, spotyka tylko po to, żeby ten seks uprawiać? I tylko tyle.
Da się w ogóle? Myślę, że to wyjdzie dosyć szybko. Jeżeli ktoś spotyka się po to, żebyśmy poszli do łóżka, no to propozycja padnie prędzej niż później. Ale wydaje mi się, że tu chyba wchodzi kwestia pewnej dojrzałości, że jeżeli się z kimś spotykamy, to dojrzałą i odpowiedzialną decyzją jest zaczęcie relacji od relacji, a nie od Tak, seksu. Czyli w ogóle cudowną taką koncepcją miłości jest koncepcja takiego trójkąta miłosnego, gdzie to jest trójkąt równoboczny i masz intymność, którą rozumiemy jako przyjaźń, taką bliskość emocjonalną, namiętność i zaangażowanie. I że po kolei ten trójkąt jakby powinien poszerzać swoje pole, ale te wszystkie boki powinny się równo iść, bo jeżeli zbyt pójdziesz na namiętność, to możesz mieć i na przykład będzie namiętność i intymność, czyli nawet taka bliskość emocjonalna, ale bez zaangażowania, to będziesz mieć taką miłość romantyczną, która po chwili się skończy. Rozmawiamy dzisiaj o dojrzałości. Czy twój program Kierunek Małżeństwo powstał właśnie w tym celu, żeby pomagać i singielkom, i parom dążyć do tego małżeństwa, do tej dojrzałej relacji? Dla mnie jest niesamowite, że dziewczyny, które właśnie zdobędą wiedzę, czy przerobią kurs, czy mają jakąś pracę ze mną, nagle odblokowuje im się to życie miłosne, bo rozumieją, jak postępować, co robić i też walczą z takimi stereotypami, bo niektóre w ogóle nie mają oczekiwań, co jest złe, bo też nie mogą wybrać wtedy świadomie. Myślę też, że jak mamy niedosyt tych tematów, właśnie tej rozmowy, to możemy śmiało wpaść na twojego YouTube'a, gdzie tworzysz podcast, prawie 300 odcinków i bardzo konkretne tipy, które tam dajesz. Czyli można powiedzieć, że ze studiem Raban idziemy łeb w łeb. Też 300 odcinków, ponad. To prawda. To ja was gonię powoli. Tak, podcast nazywa się Od samotności do miłości. To są zawsze krótkie odcinki, takie do 10 minut, gdzie konkretny, albo jest to taka case study, czasami dziewczyny piszą swoje historie, zadają pytania i ja na nie odpowiadam w podcaście, albo jakaś pigułka wiedzy, która ma ci rozjaśnić, która ma cię prowadzić, bo moim celem nie jest pomaganie wejść w jakąkolwiek relację. Bo wejść w relację na miesiąc, dwa czy pół roku jest łatwo, ale żeby zbudować trwały, szczęśliwy związek, w którym zarówno kobieta, jak i mężczyzna będą szczęśliwi. No właśnie i to jest nie tylko dla dziewczyn, bo dla panów również. Tak, też mogą słuchać i się tym inspirować, choć moim głównym targetem są dziewczyny. Ale jakby jakiś facet chciał się zainspirować? Tak, tak. Wiem też, z mojego kursu korzystają też panowie, wtedy nie mają dostępu do forum. Ale też z wiedzy korzystają. Dziękujemy ci za potężną dawkę wiedzy, a was kochani zapraszamy oczywiście na YouTube do słuchania podcastów, no i do świadomego dojrzałego randkowania. Tak dzięki. Jest. Dzięki. Sposób budowania biznesu na skalę Bożego Słowa nie jest... Rób w życiu to, co kochasz, a nigdy nie będziesz musiał pracować, mówi znane powiedzenie. Co zrobić, by tak było? Jak podejmować w życiu mądre decyzje? Jak dobrze wybrać szkołę, kierunek studiów, przyszły zawód? Te pytania w pewnym wieku zadajemy sobie wszyscy. A może warto zapytać tych, którzy już odnieśli w życiu sukces? Jak odkryć w sobie prawdziwy talent? Szukaliśmy tej odpowiedzi podczas konferencji Biznes na skalę. Jest taka przypowieść z Mateusza o domu na skalę. On jednak nie runął, bo na skalę był utwierdzony. I my jesteśmy przedsiębiorcami i my byśmy chcieli budować swoje przedsiębiorstwa, swoje biznesy na skalę Słowa Bożego. Zapraszamy przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces rynkowy i przyznają się do wartości chrześcijańskich i te firmy swoje w taki sposób prowadzą. I to jest klucz, dlatego że oni mówią świadectwem, więc zwłaszcza dla młodych, słuchajcie, no przykład, jeżeli będziemy opowiadać o tym, jak coś robić, no to się po prostu nie uda. Jeżeli widzimy kogoś na scenie, kto opowiada, jak Bóg działa w jego życiu i widzimy jego efekty, możemy wejść na stronę, tak, sprawdzić, jak duża to jest firma, no to kompletnie inaczej to działa. To jest po prostu przykład, świadectwo. No dobrze, przedsiębiorcy, to się zgadza, ale czy kardynał Grzegorz Ryś ma coś wspólnego z zarządzaniem? Podczas konferencji, puszczając do nas oko, powiedział: instytucja, którą zarządzam, ma ponad 2000 lat. A co nam powiedział o odkrywaniu w sobie talentu? To, co my dostajemy od Pana Boga, to nie są martwe rzeczy. Tak naprawdę najważniejszym talentem w życiu człowieka jest człowiek sam dla siebie. To jest jego najważniejsze uposażenie, jakie ma, i to ma przede wszystkim pomnażać. No i cóż, no to jest chyba droższe niż 27 kilo złota.
Biorąc jako punkt wyjścia słowa kardynała Grzegorza Rysia, zapytaliśmy jedną z uczestniczek konferencji, w jaki sposób odkryła to, że pisany jest jej własny biznes. Myślę, że od początku jakby już nawet samych studiów dążyłam do tego, ponieważ jakby skończyłam trzy kierunki, finanse, rachunkowość, marketing i tą fotografię. I bardzo pomógł mi też w tym taki test kompetencji, nazywa się kompas kariery. I między innymi w tym teście wyszło mi, że właśnie założenie działalności to jest to. I to jest właśnie taki test dla młodych ludzi, którzy właśnie nie wiedzą, co chcą robić w życiu. I po zrobieniu tego testu właśnie można fajnie się nakierunkować. To jest też chrześcijański test, jest rozmawianie też z coachem chrześcijańskim, jest modlitwa. Każde ryzyko się opłaca, nawet jak przyniesie kryzys. Jak to możliwe? Posłuchajcie, co o kryzysie mówi wieloletnia trenerka biznesu Małgorzata Dąbrowska. Ten kryzys jest naprawdę potrzebny. Ja wiem, że on teraz boli, ale zobaczycie za chwilę, jakie to wyda owoce pod jednym warunkiem, że wykorzystacie ten kryzys, że zatrzymacie się w tym kryzysie i zastanowicie się, po co to jest, jakie mogę wyciągnąć z tego wnioski. Są ludzie, którzy z trudności wyprowadzili piękne dzieła, piękne rzeczy i ja też mogę to wykorzystać. To było coś, co mi towarzyszyło, że nie chciałabym zmarnować tego wszystkiego, co się dzieje, tego kryzysu, bo zmartwychwstanie jest po krzyżu. Jak już przezwyciężymy kryzys, łatwiej dotrzemy do swojego powołania. Odkryjemy prawdę o sobie i o tym, czego pragniemy. I wtedy przyjdzie czas, aby rządzić po królewsku. O tym się mało mówi. Odkrywamy ze Słowa Bożego to, że powołanie królewskie to jest powołanie do zarządzania w Bożym stylu. To znaczy Bóg daje nam talenty, Bóg daje nam błogosławieństwo, Bóg nas posyła w konkretne miejsca i my mamy wypełniać te miejsca Jego obecnością, Jego sposobem rządzenia. To znaczy w miłości oczywiście, w pokorze, z Jego wartościami, ale również jako przedsiębiorcy zwycięsko. Bóg przeznaczył nas do tego, abyśmy wydawali dobre owoce, abyśmy czynili dobre rzeczy, które On z góry przygotował. Czyli to jest taka koncepcja błędna, że mogę być tym, kim chcę i muszę sobie wywalczyć drogę. Tymczasem Słowo Boże pokazuje odwrotną koncepcję. Bóg dla mnie coś zaplanował, ja mam w to wejść i zwycięsko realizować. To ściąga masę kłopotów z głowy. Bóg nie wznieca w nas pragnień, których nie jesteśmy w stanie spełnić. Takie podejście do tematu niemal wszystko zmienia. Zatem do dzieła! Na samym początku mówiliśmy o tym, że się cieszymy z tego, że jest wiosna. Ja się czuję podwójnie szczęśliwy, dlatego że oprócz wiosny mamy też Dzień Ziemi. Ej, no i nie wiem, czy zauważyłeś, ale nasze stylówki również są w kolorze ziemi. No, natomiast to jest tylko pretekst, bo zachęcamy Was do tego, żeby dbać o naszą planetę nie tylko w to święto. Niech Dzień Ziemi będzie początkiem zmian na lepsze dla nas wszystkich. Widzimy się za tydzień. Pa! Do zobaczenia!